Witam. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa i zapraszam na Grę w Ciemno. Witam gości w studiu, ale przede wszystkim bohaterów wieczoru, naszych dzisiejszych graczy. Że w ciemno tylko jedno jest jasne. Aby wygrać, trzeba zaryzykować, ponieważ uczestnicy nie wiedzą, o jakie stawki walczą. Stawki te będą doskonale znane Państwu. Dla Państwa również mamy konkurs, w którym możecie wygrać 3000 zł. Kilkakrotnie na ekranie pojawi się informacja, jak wziąć udział w konkursie. Po prostu należy wysłać SMS dokładnie w tym czasie, kiedy ta informacja będzie na ekranie. Pod koniec programu dowiemy się, kto z Państwa wygra 3000 zł. A teraz spośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam teraz Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Państwo za pomocą przycisków wybierzcie tę prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która jako pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza zagra dzisiaj ze mną w ciemno. Oto pytanie. Który z tych ptaków zimuje w Polsce? A. Gawron. B. Żuraw. C. Bocian. D. Jaskółka. Odpowiedź poprawna to A. Gawron. Sprawdźmy, kto z Państwa tak odpowiedział. Mamy 18 prawidłowych odpowiedzi. I zobaczmy teraz, kto odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gracz z numerem 8. Zapraszam. Witam, zapraszam. Tak czekałem, aż pani pierwsza usiądzie. Żeby mnie... Tak. 23 setne sekundy, to jest pani wynik. Bardzo dobrze. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Gosia Kurzyk. Przyjechałam z Warszawy. Na co dzień pracuję w dużej spółce Skarbu Państwa. W bardzo dużym uogólnieniu mogę powiedzieć, że wspomagam zarządzanie grupą kapitałową. Zarządza pani całą grupą? Wspomagam. A wspomaga tylko pani? Tak. Ja wspomagam tylko pracuję w dużym zespole ludzi, którzy to robią. Kiedy pani powiedziałem, że Gawron, odpowiedziała Gawron, to pani spojrzała tak na loże, gdzie siedzą osoby towarzyszące i tak, że tak, tak? Że dobrze mam. Tak, że dobrze odpowiedziałam. Pokazałam. I do kogo tak pani kiwała? Przyjechałam dzisiaj z Markiem. Marek jest moim chłopakiem. Witam serdecznie. Świetna marynarka. Słucham? Świetna marynarka. Dziękuję. Pani Małgosiu, przed panią 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie jest czek na pewną kwotę pieniędzy od 0 do 100 tysięcy złotych. Są też dwie koperty, których pani nie życzę, czyli minus 50% i jaka? I minus 100%. Tak jest, i tracę wszystko. Tych niech pani nie wybiera. Mam nadzieję, że nie wybiorę. Więc tak, biorę jedyneczkę. Sekundkę. Aha. Jest pani gotowa grać w ciemno? Jestem gotowa, tak. Zaczynamy. Zanim pani wybierze te koperty, zawiążemy pani oczy. Ach, no tak. Bo tak jest w regulaminie. A jaka jest pani z ortografii, dobra? Dosyć, tak. Jak się pisze grzeczułka? To dwa razy ukreskowane i samo rzecz. Ma to poprawki na dole, bo pani widzi mnie pani Małgosiu, prawda? Zamknięte mam oczy, więc... Mam pani wierzyć? Tak. Warto wierzyć? Warto. Kobiecie? Warto. Zależy jakiej, tak? Trzeba wierzyć wszystko. Chłopakowi też zawiązujemy oczy. O, jak ma zawiązane, dobrze pani tego nie widzi. Jak teraz, lepiej? Tak, ale chyba mam niekształtą głowę. Ale w razie czego by pan zamknął, prawda?
Jasne. No jasne, że tak. A facetom warto wierzyć, panie Małgosiu? Trzeba wierzyć, ale ostrożnie. Czyli zaufanie kontrolowane, tak? Tak, dokładnie. Ufać, kontrolować. Ja takie stosuję. Dobra metoda. Proszę bardzo, możemy zaczynać. Wybieram jedyneczkę. Ta jedyneczka to znaczy coś? Tak, teraz kupiliśmy mieszkanie i to jest numer mieszkania naszego nowego, do którego jeszcze się nie zdążyliśmy wprowadzić. Świetnie, co dalej? Dalej szósteczka, to jest dzień urodzin Marka. Aha, jednak on ma pierwszeństwo, widzę. Idę po kolei. 15 to jest mój dzień urodzin. Dalej pójdziemy, 23. Numer domu. Jeszcze nie. Nie chce pani ujawniać, jakby pani wygrała, tak? 23, proszę tak. Bardzo, jeszcze jedna. I 41. I co to jest 41? To jest właśnie numer bloku. Dobrze, ja powiem, że jest to ulica. Ja powiem, jak pani wygra. Proszę, nie. Proszę o przyniesienie kopert. Czy mogę zdjąć? My pani zdejmiemy. A, dobrze, może pani zdjąć oczywiście, chociaż... Nie było. Marta by pani pomogła. Tak więc, pani Małgosiu, mamy już koperty, które pani wybrała. Oby tam nie było minus 100% czy minus 50%. To jest niewielkie, ale zawsze jest. Prawda? Właśnie, właśnie. I teraz tak. Kolejność gry jest taka. Ja najpierw czytam pytanie, po czym pani wybiera kopertę, o którą będzie pani grała. Ja z kolei czytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pani odpowie prawidłowo, koperta jest pani własnością. Jeżeli odpowie pani błędnie, to własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce, co nie należy do przyjemności. Słyszałam, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie odpowiedział na wszystkie pytania. Tak, mam nadzieję, że a tego nie się będę... pani boi, tak? Tak, mam nadzieję, że nie będę tą pierwszą. Luz! Nie będzie pani miała pewnie pecha. Zaczynamy? Tak, zaczynamy. Oto pierwsze pytanie. Jakie imię nosił władca, którego przez 1001 noc zabawiała Szeherezada? Która koperta? 6. 6 to urodziny chłopaka. A. Saladyn. B. Bajezyd. C. Almanzor. D. Szachriar. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Ani bladego, ani żadnego innego. Zupełnie. Dlatego będę strzelać. Oby celnie. Pan wie? Wie. Wie? Wie? A tak pani, jakże nie spodziewała się pani, tak? Nie spodziewałam się, że sprawdzimy wie. Go, niech pani nie patrzy na chłopaka. Aha. Który wariant? Na palcach, proszę. Uspokoję panią. Nie wie. Nie wie. Ale to tak jest często. On często myśli, że wie, a nie wie. Tak faceci mają. Twoje pani od razu. Ale ważne jest dobre samopoczucie. Tak, tak, dokładnie. Okej, okay, to co? Mogę strzelać? Bardzo proszę. Strzelam C. Niestety nie. Odpowiedź D. Szachriar. Nie strzeliłabym. Jakbym miała strzelać dalej, to bym strzelała potem w A i B. Także niestety. Czyli tak by pani tego nie brała pod uwagę? Nie, nie brałabym. A kto wie, a może tam jest te minus 50 albo 100% do niszczarki. Trudno. Trudno. Na pierwsze pytanie, pani Małgorzacie, nie udało się odpowiedzieć prawidłowo, ale przed nią jeszcze 4 koperty i 4 szanse na pieniądze, a właściwie czeki w tych kopertach. Widzimy się tuż po krótkiej przerwie. Wszędzie oglądają państwo teleturniej Gra w Ciemno, a dzisiaj w ciemno jako pierwsza gra pani Małgorzata. Jedna koperta zniszczona, ale jeszcze 4 mamy na stole. Gramy dalej. Gramy. Oto kolejne pytanie. Seriale. Ogląda oj, pani? Niektóre. Czasami mi się zdarza obejrzeć wieczorem przez przypadek, jak przed snem. A tak koło 18? Nie, o tej godzinie jestem... Pierwsza miłość? Ojejku, nie oglądam oj, to będzie tego. Pech. Będziemy strzelać w takim razie. Jak ma na imię bohaterka serialu Pierwsza miłość, w której zakochał się Antoni, dziadek Marysi? Ojejku. Będziemy strzelać. No tak. Która koperta?
1. Numer mieszkania? Tak, i mamy takie warianty. A. Julia, B. Natalia, C. Halinka, D. Władzia. Miałam mieć taką taktykę, że jak nie wiem, to za każdym razem strzelam w jedną odpowiedź. Którą? Tak jak strzelałam, czyli C. Natomiast... Nie sprawdziła się pani. Tutaj wydaje mi się, że ta odpowiedź C i tak nie będzie prawidłowa, dlatego strzelam w A. Julia. Tuż obok. B. Natalia. Nie wiesz, gdzie strzelaj w B, to już jest chyba taki... Prawda? Był taki gracz, oglądała tak, pani. Tak, oglądałam właśnie i mogłam to i zrobić. I sprawdziło się wtedy. Ja liczyłem, że pani strzeli w B. No i nie strzeliłam. Czy jakby coś, to B. Nic. Jedynka do niszczarki, pani Małgosiu. Sukces w tym teleturnieju w ogóle nie polega na ilości kopert. Tylko na tym, co może być na przykład w tej jednej chociażby kopercie. Tak, tylko że ta jedna musi chociaż zostać wygrana. Spokojnie, mamy 3 jeszcze na stole. Oto kolejne pytanie. Nie mam dobrych wieści. Nie? Piłka nożna. To rzeczywiście nie jest dobra wiadomość. Ekstraklasa piłkarska którego kraju nosi nazwę Primera División? Która koperta? 23. Jak z piłką nożną? Bardzo źle. Bardzo nawet źle. Tak, jeszcze kopać umiem, natomiast... Ale piłkę? Tak. Trafia pani? Trafia, natomiast oglądać nie oglądam w ogóle i w ogóle się tym nie interesuje. Będziemy strzelać, ale kto wie. Mamy tak. A. Francji. B. Hiszpanii. C. Włoch. D. Belgii. Pan wie. Wie? Mówi, że wie. A, to... Ale sprawdzimy jeszcze raz. Proszę pokazać, która wersja. I co? Wie. Dobrze, ja myślę, że to będzie C. I strzelam w C. Jak nie wiesz, jaka odpowiedź, Boże, to... no to B. To B. Odpowiedź B. Hiszpanii. Boże. Dlaczego pani strzelała w C? No bo tak mi się skojarzyło. Ta Primera i ten... Primera División. Tak, rozpatrywałam pomiędzy B i C, no ale strzeliłam w C. Na przekór. Kobiety myślałam, są przekorne. Myślałam, że jest to bardziej prawdopodobne. No nie wiem. Do niszczarki. Naprawdę, moje obawy się sprawdzą. A taka prosta zasada, nie? Jakby co to B. Tu akurat w tym przypadku by się sprawdziła. Dwóch już by się sprawdziło. Już dwóch, prawda? Ten pan miał rację. Miał nosa. Tak. Gramy dalej. Przed ostatnie pytanie dla pani Małgorzaty. Błagam. To coś prostego. No, może nie być źle. Proszę dokończyć przysłowie. Na świętego Prokopa szykuj... Laptopa. Laptopa. Bardzo dobrze. Która koperta? 15. Proszę. I oto warianty. Plecy do snopa, zadek do kopa, pannę dla chłopa i ofiarę dla popa. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy jest ten dzień. Więc jeżeli to jest latem, to może i plecy do snopa. Czyli to jeszcze pani bierze pod uwagę? No jeszcze tak. A z tymi dwoma na końcu? Szczerze mówiąc, mimo że wszystkie te odpowiedzi wydają mi się nie do końca pasujące, no to która z nich jest jednak? Na pewno. A. Pani Małgosiu, dobra odpowiedź. Bardzo się cieszę, że to jest dobra odpowiedź. Wiem, bo nie będzie pani tym graczem, tak, który nie odpowiedział na żadne pytanie. I teraz możemy przełamać złą pasce, bo tak, jedna koperta jest, to już to będzie dużo łatwiej wygrać, prawda? Tak, już będzie mi dużo lżej.
Tak. Mniejsza odpowiedzialność. Tą kopertę mam tutaj. Tak, to już jest pani koperta, a ja czytam dla pani ostatnie pytanie. Teraz może pan czytać. Proszę. Która substancja syntetyczna służy do sztucznego formatowania piersi kobiecych? Ja mam swoje własne nieformatowane. No i to jest czego? I mamy tak, no proszę, oto warianty naszego autora. Jeden jest ten prawdziwy. A. Teflon. Nie wiem, z czego się śmieją. B. Dakron. C. Adamantyt. A D? A dobrze, jest D. D. Silikon. A, to dobrze. tym razem nie będę strzelać. Wskazuję prawidłową odpowiedź, a tą odpowiedzią jest odpowiedź D. Silikon. Tak czy nie? Tak jest. Co, niezły wynik. Bardzo dobry wynik. Ja liczyłam na jedną, na chociaż jedną kopertę, mam dwie, więc dwa razy tyle. Zadowolona jest pani? Tak, jestem, tylko jestem teraz ciekawa, co jest w tych kopertach. No więc właśnie, co może być w tych kopertach, jak pani myśli? Ja położę je tutaj po środku. 15:41. Co pani wybrała w tych kopertach? Myślę, że w jednej jest dosyć dużo, a w drugiej jest tak... Średnia krajowa. A, rozumiem. W której jest więcej? Myślę, że w 15 jest więcej. Chciałaby mi pani je sprzedać? Możemy się policytować. To za ile mi je pani odda? Przyjechałam tutaj z konkretnymi oczekiwaniami. O, jakimi? Ponieważ mam konkretne potrzeby. No tak jak mówiłam, kupiłam mieszkanie i mamy zamiar razem z Markiem w nim zamieszkać. Natomiast to mieszkanie jest w stanie surowym. I wiadomo, że jeszcze... Troszeczkę wyjątków nie trzeba włożyć. Natomiast naszym takim, moim takim celem tego programu jest zrobienie kuchni i kupienie kanapy. Czyli nie, nie że wszystko? Nie. Kuchnia i kanapa. Na kuchnię uważam, że potrzebne mi jest tak 15-18 tysięcy, natomiast na kanapę 5 tysięcy. To 15 czy 18? No tak, ale jeszcze musi zostać na waciki. Ach, te na waciki. Waciki 2,5 tysiąca. Tak, drogie, drogie są. Szczególnie te firmowe. 500 zł za obie. Nie, no to absolutnie nie. To jest kwota zdecydowanie za mała. 500 zł za dwie koperty. W jednej może być 50 tysięcy, a w drugiej może być na przykład 1500. No może, a może być też dużo mniej. A jak pani miała pecha z wyborem kopert? Nie mogłam mieć pecha. Jak już jestem tutaj i już miałam to szczęście, że... Dotrwałam i jako pierwsza wyszłam dzisiaj. Czyli nie ma tych minus 100%? Nie ma. Nie ma. No to uśmiech pana trochę mnie niepokoi. Ale i tak wierzę, że nie ma. I będę się twardo licytować. Ja też twardo, ale więcej niż 500 nie dam. Nie da pan więcej niż 500. To dużo dajesz. Dobrze, no to w takim razie może 500 i może jedną kopertę zatrzymam dla siebie. Powiem tak, dam 500 i jedną kopertę, dowolną może pani wybrać. Boję się tej dowolności. No to dwie mogę wziąć. Za 500? To dwie, za 500, to, tak. To dwie za 10 tysięcy. Dwie mogę wziąć za 600. 9 tysięcy. Zeszłam 1000 zł. No nie, za dużo. Za dużo. 600. Za dwie koperty. A dlaczego pan tak się tych 600 trzyma? No dobrze, nie będę się trzymał 600. Dam 700. No i tak to jest symboliczna kwota. Nie no, panie Krzysztofie, chyba nie pozwoli pan, żebym wyszła stąd z 700 złotymi w ręku. No i mogę, że z kopertami pozwolić. Ale może pan przecież pozwolić, żebym wyszła z jakąś przyzwoitą kwotą, za którą pan odkupi te koperty. Dobrze, to dam 1000. Przyzwoita kwota. Oglądają, mówią 1000 zł, warto wziąć. Jest to już trochę lepsza kwota, natomiast to nie jest to, czego ja oczekiwałam. No ale przyzwoita 1000 zł. Podróż, 1000. Kolacja w rynku we Wrocławiu, w fajnym miejscu.
Ja bym wolała zjeść kolację u siebie w domu, we własnej kuchni. A, rozumiem. Albo poleżeć na kanapie. Albo poleżeć na kanapie. Skórzanej, narożnik. Tak, za 5000. 5000 nie wchodzi w grę i tak dużo daje, 1000 zł. 1200 za te dwie koperty. $1200? Tak. Cóż ja za koperty wybrałam? Wśród 50. To 2500 i kończymy grę i dajemy szansę następnym zawodnikom. 2500 pani proponuje, za dwie koperty. Tak. Dam 1500. Ja zaczęłam od 25000. Pani od sufitu. Pan zarzucił kotwicę na początku na 500 zł. Tak. Ja zeszłam bardzo dużo. A to nie chodzi o to, ile pani zeszła, tylko co jest w tych kopertach. No, pan ma tę przewagę, że pan to wie. Ja mogę jedynie wierzyć. Sobie, swojej intuicji albo panu. Czy warto, nie? No właśnie. 2500. Pani trzyma się swojego wariantu. Jeżeli pan mi da 2500, to... Ale ja wiem, tylko ja daję 1500. No wiem. I nie zechce pan dać 2500? No to jestem zaskoczona. Dobrze, pani Małgosiu, no skoro jest tak miło, dam 2. Dobra propozycja? No lepsza, lepsza. Natomiast wiem, że pan czasami dobrze gra. Myśli pani, żebym był taki? A dlaczego nie? Czy ja wyglądam na takiego, że tak by tu chciał? Właśnie pan nie wygląda, ale czasami widziałam, że pan rzeczywiście tak robi. Jak tak czasami oglądałam, to tak sobie myślałam, nie no, przecież nie wypuści tej dziewczyny. Bez kasy, tak? Tak. A jednak? A jednak, zdarzało się. To co, 2000, dwie koperty. Dajmy też innym pograć. No to 2,5 i dajemy innym pograć. 500 zł więcej, a ja będę zadowolona. 2,5. I co, będzie pani zadowolona? Będę zadowolona. Jak ma pani być zadowolona, to się zgadzam. Proszę, 2500 do studia. Pogadaliśmy i trochę pani wyciągnęła. A więc... 2500 to są już pani pieniądze. Czy ja mogę otworzyć te koperty? A, ciekawa jest pani, tak? Tak, jestem bardzo. Od której koperty chce pani zacząć? 15. Bardzo proszę, proszę otworzyć kopertę z numerem 15 i wszystkim pokazać. 300 zł. Tak jest, 300 zł. Mogę to zniszczyć? To już szarki, tak, bo to już jest... Nawet trzeba zniszczyć. Ciekawa jest pani tej koperty? Tak. 41? Tak, jestem bardzo ciekawa. Chce pani zajrzeć? Tak, koniecznie. A chce pani wymienić się z powrotem? Nie. Ja daję pani kopertę, a pani mi z powrotem 2500. Ja się nie odzywam. Program trudnych decyzji, co? To co? Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To proszę otworzyć. I pokazać nam wszystkim. 10000. Proponowałem pani Małgorzatę. Miała pani szansę zamienić się, prawda? W ostatniej chwili. Zostawiłem ją na koniec, żeby dać pani szansę na zamianę. No to. Ale chciała mieć pani wróbla w garści. Dokładnie. Tak jest? A więc 2500 to jest pani wynik. Dziękuję bardzo. Miło było z panią się spotkać w grze w Kielu. Proszę bardzo, to pani pieniądze. Bardzo dziękuję, gratuluję. Tak zdecydowała pani Małgorzata, a ja zapraszam teraz kolejnego gracza. Będzie to ta osoba, która jako druga odpowiedziała na moje pierwsze pytanie. Zobaczmy, kto to będzie. Gracz z numerem drugim, zapraszam. Witam.
Proszę bardzo. Na dobry początek powiem, że 61 setnych sekundy. To był pani wynik. Dziękuję. Trudno mi powiedzieć, o ile byłam lepsza, bo nie pamiętam, o ile byłam lepsza od mojej poprzedniczki, ale myślę, że to całkiem niezły wynik. Znaczy gorsza, ale minimalnie. Znaczy gorsza, ale za to minimalnie. O 20, bo poprzednia miała 23 setne. Minimalnie. Chcielibyśmy trochę panią poznać. Przyjechałam z dość daleka, bo aż z Wybrzeża, aha, z Gdańska. Z Gdańska, piękne miasto. Z Gdańska. W Gdańsku pracuję w jednym z banków gdańskich. Zajmuję się systemami komputerowymi, więc tak troszeczkę powiedzmy, że to taka matka. Jakby coś tam nawaliło, praca, to w razie czego nam pani pomoże, no, tak? No tak nie do końca, bo ja jestem z wykształcenia ekonomistką. No niemniej tutaj powiedzmy, że działam w takiej komórce, która pośredniczy pomiędzy komórką techniczną, informatyczną, a biznesem. I przekładam jednym albo drugim wzajemnie ich języki. Nie za bardzo rozumiem, o co w tym chodzi, ale okej, okej. Widzowie zapewne się połapali. A czym się pani interesuje? Bardzo lubię szyć i projektować. Co pani zaprojektowała? No akurat to nie jest mój projekt. Zajmuję się w tym w wolnym czasie. Ostatnio niestety miewam go trochę mało, ale gdy tylko taką chwilę znajduję, bardzo chętnie do tego powracam. Projektuję, szyję, chodzę. Chodzi pani w ubranku? W ubraniu, oczywiście. A z kim pani przyjechała? No, z moim synem. Jest zaprojektowany, tak? Zaprojektowany jest. Jak ma na imię? Karol. Jak Karol? Karol. Karol. Proszę bardzo. Karol, witamy cię. Dzień dobry. Karol, do której klasy chodzisz? Obecnie do klasy pierwszej liceum. Pierwsza liceum, dobrze. I jeszcze jak się pani nazywa? Agnieszka. A i nazwisko? Piotrowicz. Krzysztof Lipisz. Zaczynamy grę. Zawiązujemy pani oczy, zanim pani, aha, wybierze koperty. Zasady są takie same jak w pierwszej części. 5 kopert z 50. W dwóch kopertach są czeki z przykrym napisem minus 100% lub minus 50%. Tych proszę nie wybierać. Oczywiście w ciemno nie wybierać. My wszyscy będziemy wiedzieli, jakie koperty pani wybrała, czyli zawartość tych kopert. Pani jako jedyna nie będzie tego wiedziała. Synowi również zawiązujemy oczy, tak na wszelki wypadek. Czy te liczby będą miały jakieś znaczenie dla pani szczególne? To nie ja wybrałam te cyfry w ten sposób. Kto wybrał? Głos wewnętrzny? No nie, koleżanka. Stwierdziłam, że nie wybiorę sama cyfr, a zwłaszcza takich cyfr, które wiążą się z moim życiem. Czyli koleżanka wybrała. Tak jest. I na ale to są jej magiczne, czy nie? No trudno mi powiedzieć. Kto wie? Ja nie wnikam. Proszę bardzo. Zaczniemy od 16. Mamy. 30. Przypomina sobie pani, tak, co ta koleżanka mówiła. 23. Na pewno? Tak. Dobrze. Jejku. 24. Proszę. I ostatnia. I niech będzie 2. Proszę bardzo. Mamy już wybrane koperty. Proszę o wniesienie tych kopert do studia. Powietrza. Bardzo ci, Marko, dziękuję. Grała pani w jakimś teleturnieju? Tak? O, proszę. Czasami. Co, nawet w kilku? Nawet w kilku. Naprawdę? Tak, ale mnie nie widać, bo to jest naprawdę bardzo sporadycznie, ale zdarza się. Ale jak to pani nie widać? Jak pani gra, to panią widać. Nawet no w grze ciemno panią widać. Mnie nie pamiętają. A czy tak, tak byłam. Gdzie pani grała? Śmiało. No, ostatnio to grałam w styczniu. Daję słowo. Było jak bardzo sympatycznie. Jak poszło? No, wygrałam. Tylko strasznie upierdliwe hasło mi się trafiło. Jakie hasło było? Okropne. Z pogranicza psychologii. Mhm. No, panie Krzysztofie, pani nie lubi panów, jakby pan powiedział. Nie wiem, awersja? Jak pan sobie wyobrazi, że mizoandria. Jak? Mizoandria. To w życiu bym nie wpadł, dlatego nie startuję w Daj Słowo. Dobrze, mamy koperty, zasady są takie same jak w pierwszej części. A ile pani wygrała? 1000 zł. No koszt podróży mi się zwrócił. Zobaczymy, jak będzie u nas. Oto pierwsze pytanie dla pani Agnieszki. Ile plag spadło według Biblii na Egipt?
Która koperta? Wybiorę 23. Że dużo czy mało? A wie pan, bo nie zastanawiam się nad tym, ile jest w środku. Tylko raczej tak myślę sobie, która cyfra mi się podoba. Znaczy, która liczba w tym momencie, tak? Która liczba z tych tutaj mi się podoba i z czymś mi się w jakiś sposób kojarzy. I z czym się kojarzy 23? Powiedzmy, że jest zbliżona do mojej daty urodzin. I chyba najbliżej jest do mojej daty urodzin. Rozumiem. Dobrze, oto cztery warianty. A, 3, B, 5, C, 7, D, 10. No i co, chyba powinnam wiedzieć, no wypadałoby. Powiedzmy, że nie będę strzelała. No tylko i to będzie C. Odpowiedź C7, tak? Było ich 10. No to nie pamiętałam. 10. Woda w krew, żaby, komary, muchy, pomór bydła, wrzody, grat, szarańcza, ciemności i śmierć pierworodnego. Odpowiedź D. 10 plan. A jednak. Jak mogłam nie pamiętać? No trudno. Mówiła pani, że to blisko daty urodzin, tak? No blisko, blisko. Te 23. No trudno. A co, chciałaby pani podejrzeć, czy nie? Nie. Nie? Niszczymy? Niszczymy. Widzowie wiedzą. Nawet dobrze pani patrzyła. Pan mówi? Tak. Niech pan mnie nie zahamuje. Dobrze. Ale proponowałem zobaczyć. No jasne, tylko co by mi to dało? Prawda? Wolę się podenerwować przed telewizorem. Dokładnie. Mamy jeszcze 4 koperty dla pani, 4 pytania. Widzimy się po krótkiej przerwie. Oglądają państwo teleturniej Gra w ciemno. Dzisiaj jako druga w ciemno gra pani Agnieszka. Jedna koperta zniszczona, 4 jeszcze do wzięcia. Oto kolejne pytanie. Kto powiedział, to co modne odłożyłam na półkę i zaczęłam projektować to co niemodne? Proszę, z branży. Nie powinnam wiedzieć. Prawda? Która koperta? I teraz mam powiedzieć, która koperta. 16. Proszę bardzo, koperta z numerem 16 i oto 4 warianty. A. Sonia Rykiel, B. Ewa Minge, C. Miuccia Prada, D. Tina Lesser. Do której pani najbardziej pasuje? Tu myślałabym chyba o którejś z tych dwóch pierwszych pań. Tylko czy to jest dobry pomysł? Rykiel lub Minge, tak? Mhm. No, mam klina, nie powiem. Bo to wszystko przed telewizorem jest proste, a tu jest dużo trudno. Zgadza się. A tutaj na kogo pani postawi? No cóż, niech będzie to B. B Ewa Minge, tak? Tak. Niestety, A Sonia Rykiel. Znów zły wybór, super. Do niszczarki. Pani Agnieszko, nie ma co. Nie zniszczone, ale jeszcze mamy 3 pytania do końca gry. Oto kolejne. Nasze Złotka to przydomek kadry narodowej. No i teraz będzie dyscyplina sportu. Która koperta? 24. To też blisko tych urodzin, prawda? No, poniekąd. I oto 4 warianty. A. Siatkarek. B. Koszykarek. C. Judoczek. D. Tenisistek. Siatkarki. Tak jest. Odpowiedź A. Siatkarek. Ja mam szczęście, bo oglądałam te mecze wyjątkowo. Prawda, bo dobrze tak, idzie. Było ekscytująco, tak. Nie i powiem. W ten sposób stała się pani szczęśliwą albo nieszczęśliwą, tego nie wiadomo. Posiadaczką koperty numer 24. Proszę na tamtą stronę stołu. Na szczęście nie idzie do niszczarki. Tak, zostaje u pani. I jeszcze 2 pytania. Oto przedostatnie pytanie w grze. Który poemat stał się kanwą filmu Lawa Tadeusza Konwickiego?
Widziała pani film? Raczej czytałam recenzję i widziałam fragmenty, ale podejrzewam, że... Mam nadzieję. Już nie powiem, że podejrzewam. Tak, mam nadzieję, że mi się przypomni. Film, która Nie, 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 ja pamiętam, grał... nie Żebrowski, tylko Żmijewski, Artur Żmijewski. Nie wiem, chyba główną rolę bodajże, więc która to pamiętam. 30. Bardzo proszę. I oto wariant. Kordian, B. Beniowski, C. Dziady, D. Pan Tadeusz. Na pewno B i D odpada. Na 100%. Czyli zostaje Kordian i Dziady. Gdzie bardziej pasuje? Bardziej jednak Mickiewicz. No trudno, no nie będę przedłużała. I? I pozostanę chyba przy tym C. C, że Dziady. Nasz naród jak lawa. Trzecia część Dziadów. Tak jest. Dobrze pamiętałam. Nie powinna mieć wątpliwości. A myślę, że mój polonista by mi tego nie wybaczył. Nasz naród jak lawa. Pamięta pani dalej? Chyba nie. Ale tak, ładnie, skorupa i tak dalej. Tak jest. Tak. A wewnętrznego ognia i 100 lat nie ugasi. Dokładnie. Dobrze, przed nami ostatnia koperta, gramy o kopertę z numerem drugim. Która przyprawa nadaje smak likierowi o nazwie Alasz? No i cztery warianty, bo koperta już jest u pani. Dwójka. A. Papryka. B. Kminek. C. Pieprz. D. Jałowiec. B. Kminek. Tak jest. Wiedziałam. Pani Agnieszko, proszę koperty na środek. Serce mi wali. Zadowolona jest pani, że tak powiem, po górniczemu z urobku? No, urobek widać, tak. Trzy koperty są, jest super. Jest super, nie? Tak. Ilościowo. Tak, tylko żebym jeszcze taki rentgen miała w oczach, to byłoby super. To a w ogóle było idealnie. A może się uda, sprawdźmy pani. Nie pan co, nic nie widzę. Poważnie? Nic nie widzę, poważnie. Nic. A intuicja co mówi? No i dużo czy mało? Nie wiem, myślę, że sporo. Myślę, że może być sporo. Chce pani mi je sprzedać, czy nie? No to przecież zależy, tak? Myślę, że tutaj możemy sobie spróbować. Ale jak jest sporo, próbować, nie. Możemy ponegocjować. Nie, ale pani Agnieszko, bo jeżeli jest sporo, to nie warto sprzedawać. Szczerze powiedziawszy, to chciałabym je zatrzymać, ale to też zależy, co będzie pan miał do zaoferowania. A pani co proponuje? Biorąc pod uwagę te 5 kopert, które wybrałam, że raczej nie miałam aż takiego pecha, chociaż uważam się za pechowca, żeby tam rzeczywiście było minus 100 albo minus 50%. Uważa się pani za pechowca? Tak, uważam się za pechowca. Nie, nie wierzę w to. Nie. Optymistka, dobry nastrój, piękna kobieta, ale ludzie. To absolutnie, to nie idzie w tym parze. Nie? Czuję się za pozytywną pechowca. Energię od pani. Okej, okay, ale uważam się za pechowca, co nie znaczy, że nie próbuję iść dalej, nie próbuję jeszcze raz, od nowa, po to, żeby temu pechowi stanąć naprzeciw. To ile za te 3? Zakładam. Jak ma pani pecha? Nie, no, zakładam, że no dobra. Było może 50... warto oddać tanio i koniec. Nie. Tanio na pewno nie oddam. Myślę, że i tak wystarczająco dużo zabiegów włożyłam w to, żeby tutaj przyjechać. Ale ile? Już nie pytam o zabiegi. Ile kasy za te koperty? Okej. Okay. Bankowiec, proszę. Będę startowała z dość wysokiego pułapu i zacznę od 30 tysięcy. Podoba mi się to. Ja też zacznę z dość wysokiego 500 zł. Super. No jednak nie wydaje mi się, żeby tam było mało. No jest pani pechowcem. Okej, okay, proszę, targujemy się. Odkładam na półkę pani tego pechowca. Jasne, jasne. Wydaje mi się, że w tej chwili, gdyby się okazało, że no na przykład tu może być więcej w tych kopertach, prawda? Ja biorę 30 tysięcy, jeżeli pan przystaje na taką propozycję. Mam szansę spłacić swoje kredyty. Więc, a myślę, że ale propozycja. Jeszcze dobrze było. Propozycja? Nie. Kolejna. Ja najlepiej obstałabym przy tych 30 tysiącach, no. No ale ja dałem 500, targujemy się. Jezu. Pani 30, ja mówię 500. Co pani na to?
Szybki targ. Pani Agnieszko, jedziemy. Nie zjadę niżej niż 2000. 2000 chce pani za 3 koperty. 28. Nie zjadę niżej, schodząc w dół, niż 2000, więc 28. 1000 daję. Pani? Nie. Pani Agnieszko, proszę. Nie, biorąc pod uwagę moje potrzeby, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ja dałem 1000, pani? 23. 1000. 23. 1500. Jedziemy, pani Agnieszka. A ja widzę, panie Krzysztofie, że pan chyba idzie dość szybko w dół w górę, więc myślę, że ja powinnam też wolno schodzić. To pani szybko schodzi w dół, więc ja szybko w górę. Proszę, nie, co pani? Nie, wolno na pewno. 1500? Nie. 20 tysięcy. 2000. Proszę, pani Agnieszka, idziemy. 18. 2,5. Rany, nie. 8,5. Proszę, pani Agnieszko, śmiało. O czym pani myśli? Myślę sobie, że mogłabym spróbować na przykład 15 tysięcy i oddam jedną kopertę. No ale ja 2,5 za 3 proponuję. Ale tam może być 100 zł na przykład. No może być. 2,5 aż proponuję. Nie. Bo pani mówi ostatnio 18, co teraz pani powie? 17. 17, tak? Tak, ja nie będę schodziła niżej o dużo, nie, 17. 3000. Proszę bardzo. 17 i zachowam 2 koperty. Ale ja 3 proponuję za 3. To co to za interes dla mnie? No, to dla mnie ma interes, bo wyświetlać pana. A dla mnie? Nie, no wie pan, pan tutaj prowadzi, tak. Pan tu siedzi, fakt, no. Fakt. Chyba będę obstawać przy tych 17. To ja zostanę przy 3. Czy woli pani koperty? 16. 16 za 3, tak? Tak. Mało pani schodzi, 3,5 za 3. Teraz pani kolej, pani Agnieszko, proszę. Panie Krzysztofie, koperty. Dobrze, pani Agnieszko, koperty są pani. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Na czym pani myśli? Mam usiąść z panią chwilę? O czym pani myśli? No nic, no. Nie chce pani wyjść. Nie, no, zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam. Okay. No ale okej. Okay. Pani Agnieszko. Wszystko jest w porządku. Za chwilę pani tę kopertę otworzy. Dziękuję bardzo. A kopert jeszcze, pani Agnieszko. Bez kopert mi pani nie wychodzi. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo. To jeszcze nie pomysł. Już koniec. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani Agnieszka zrobiła dobrze, to państwo wiedzą najlepiej, a ona przekona się za chwilę, kiedy otworzy koperty. A ja zapraszam do gry wszystkich państwa. Wyślijcie SMS pod numer 76550, w treści wpisując hasło start oraz imię i nazwisko. Czekam na was w grze w ciemno. Do zobaczenia.